Czyś ty oszalał? O nie, znowu ty. Kto to widział, żeby wylewać w tych czasach pomyje na ulicę? Ile razy ci mówiłam, żebyś tego już nie robił? Od tego masz kanalizację. Ile razy ci mówiłam, żebyś tego nie robił? Co tam burczysz pod nosem? Nie, nic, nic. Sąsiedzi mają cię już dosyć. Przecież to śmierdzi jak nie wiem co. Nieprawda. Im to wcale nie przeszkadza. Jak zawsze przesadzasz. Jemu się wydaje, że żyje w latach 30., kiedy wszystko bez wyjątku trafiało do rynsztoka. A tu przecież właśnie mija 85 lat od czasu, kiedy powstały wodociągi w Kielcach. Teraz wystarczy odkręcić kran albo spuścić wodę, aby było po sprawie. Ale tę historię zacznijmy od początku. Był rok 1928. Kielce po zbyt długim czasie oczekiwania dostały wreszcie pożyczkę na budowę pierwszej części sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. I należy przypomnieć nazwisko pierwszego dyrektora kieleckich wodociągów, Olgierda Nowodworskiego, który podpatrywał myśl techniczną na zachodzie i do Kielc ją sprowadził. Powiedz, że byliśmy kiedyś niechlubnym przykładem wojewódzkiego miasta, w którym wylewano nieczystości wprost do rzeki. A pamiętaj, że silnica płynęła wtedy przez centrum miasta tak jak dziś. Tobie tak zostało. No, jeszcze wtedy mnie na świecie nie było. To ciekawe, skąd te nawyki. Nie chce mi się nawet z tobą gadać. A wodę czerpaliśmy ze studni kopanych. Nie było ich tak wiele. Trochę wiem, bo czytałem. Pożyczkę na rozbudowę kanalizacji i wodociągów wzięliśmy od Amerykanów na 8% w skali rocznej i wcale nie było łatwo jej spłacić. Trochę pomógł Skarb Państwa i wreszcie się udało. Ujęcie wody zlokalizowano w kieleckiej dzielnicy Białogon przy dzisiejszej ulicy Nomen Omen Siedmiu Źródeł. Nomen Omen Siedmiu Źródeł, ale patrzcie, chociaż ujęcie wody przeszło do historii, to jego lokalizacja była trafna, bo do tej pory bierze się stąd wodę. Chociaż centralny obiekt został przesunięty kilkaset metrów na wschód, ale tu, z tej Doliny Białogońskiej, nadal zaopatruje się wodę ponad 70% mieszkańców Kielc. A wracając do historii, pierwszy zbiornik zasilający miasto wodę powstał przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego, działa do dziś i ówczesna sieć obejmowała strefę naszego płatnego parkowania. Woda w kranach popłynęła dokładnie 20 października 1929 roku, czyli 85 lat temu. To był rarytas dla ówczesnych mieszkańców Kielc. Kilka lat później niemal każdy mógł choć na chwilę skorzystać z wody prosto z wodociągu dzięki wodopojowi, który stanął na rynku. No, trochę to się różniło od dzisiejszej pompy. To, jak to nazwałeś, nazywało się pijalnią higieniczną. Każdy mógł przyjść i skosztować wody prosto z wodociągu. Wiesz, jaka to była kiedyś nowość, a w jakiej kolejce trzeba było stać? Hej, czy przypadkiem Amerykanie nie ściągnęli pomysłu od nas? Widziałem w ich filmach, że mieli takie, tylko dużo później. No i w końcu kasę dali i robili przy tym. Kto wie. Myślę, że powinieneś tę zagadkę wyjaśnić. Tyle, że nie teraz. Ona mnie wykończy. Co za Bardzo ciekawa historia. Ja ci dam historię. Zobacz to. To nie fotoradar z Alei Solidarności, a automat do wydawania wody, który można było zobaczyć w latach 30. w Kielcach. Nie ruszaj. A masz kasę? A po co? Jak chcesz skorzystać, to zapłać. No co ty? Dobra, żartuję. Tak było kiedyś. Zresztą powinieneś to pamiętać. Teraz masz to szczęście, że pijesz tutaj za darmo. A można brać tą wodę do domu? Nie i nie zapomnij książki. Wiem, to bardzo ważny egzemplarz. Jakbym o niej zapomniał, to ziemowi bym je... Wracamy do historii.
Razem z wodociągiem powstała sieć kanalizacyjna. Natomiast pierwsza oczyszczalnia ścieków powstała tu, na Pakoszku, w 1937 roku. No teraz, jak widzicie, jest zupełnie coś innego, jakiś tor motocrossowy. No i funkcjonowała przez 37 lat. Potem zastąpiła ją oczyszczalnia w Sitkówce, która pracuje do dziś. O, i tam chodźmy. To jest XXI wiek. Tadam, tadam! Oto największa chyba chluba firmy. Przedstawiam Państwu stację tej no... termicznej utylizacji osadów ściekowych. No przecież mówię Wam, prawdziwe piekło. A wypieków na policzkach dostają inne oczyszczalnie ścieków w Polsce. Ciekawe, skąd Ty to wszystko wiesz? Taka jedna Marysia z wodociągów mi powiedziała. Może lepiej powiesz, co to takiego? No, wiedzieliście, że kiedyś te osady, które zostawały po ściekach, chodzi mi o tą niepłynną część, czyli ta, no, taka breja, właśnie tutaj jest spalana. To obiekt na skalę europejską. No i kosztowało to też nieźle, po europejsku, a nawet na skalę światową, 240 milionów złotych. Ja w życiu takiej kupy forsy nie widziałem na oczy. Tyle, mój drogi, to kosztowała rozbudowa i modernizacja całej oczyszczalni, która zakończyła się w 2012 roku. Dzięki niej ścieki po oczyszczeniu są tak dobrej jakości, że wylewane do pobliskiej rzeki Bobrzy przyciągnęły raki. A wszyscy wiemy, jakie są wybredne co do czystości wody, podobnie jak bobry. Powiedz jeszcze, że z osadów pozyskiwany jest biogaz, z którego produkowana jest energia elektryczna i ciepło na potrzeby technologiczne i ogrzewania tutejszej oczyszczalni. Można spokojnie powiedzieć, że 85 lat temu Kielce wstydziły się przed całym krajem swoją higieną, a właściwie jej brakiem. No właśnie, a teraz mogą się od nas uczyć. Czasem powiesz jednak coś mądrego. A propos czystości i ochrony środowiska. Do 2015 roku ma powstać jeszcze blisko 200 km nowej kanalizacji oraz 17 km nowego wodociągu. Takie są główne założenia projektu wartego 202 miliony złotych. Nosi on nazwę Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej. Powstanie też nowoczesny system komputerowy monitoringu sieci z nowoczesną dyspozytornią. Będą widzieć wszystko na tabletach, na przykład takich jak ten. Wiesz, wziąłem go, bo pomyślałem, że mówiąc o tak dużej firmie, warto wspomnieć o ludziach, którzy tam pracują. A znam ich prawie wszystkich. Popatrzcie. Ale samą robotą człowiek nie żyje. Ludzie z wodociągów kieleckich po pracy też robią fajne rzeczy. Spotykamy się, aby kontynuować sztafetę czytania dzieł Żeromskiego. Biorą udział w pokazach mody, organizują eventy z gwiazdami, czy edukują dzieci. Albo po prostu wspólnie się bawią. Żebyście nie pomyśleli, że cała para poszła w balony, to ja zazdrości, a zrobię tak, a tak! Ty sam, czytając, gdzieś się stale włóczysz. A ty się, miła, tylko uczysz, uczysz. O nie, to nie jest przeznaczone dla większego grona. Ale zaraz, mało was tam. Chyba wam pokażę. Czy ty myślisz, że ten film będzie trwać w nieskończoność? Została nam ostatnia scena. Ruszaj stąd. Nie, to nie. A i tak wam pokażę na after party. Teraz czas na finał. Jaki znowu finał? Smakowało ci? No a co? Bo to zwykła kranówka była. Nie wiem, zawsze piję kranówkę. Najtańsze. I najzdrowsze. No, to świetnie, będę się mógł w końcu spokojnie napić. Ale ja nie mówię o piwie.
To jest tylko woda, którą sobie przelałem do butelki. Ale po co? No proszę cię, przecież kumple by się ze mnie śmiali, że jakaś kobieta każe mi pić wodę. Wśród moich to opcja. O rany. I znów muszę zaczynać wywód od nowa. Chociaż państwo odpocznijcie od tego. Udanego wieczoru, a ty siedź i słuchaj dalej, co mam ci do powiedzenia. Chodź tutaj, nie odchodź nigdzie, ty nic poniu. Ej, liczę do trzech. Nie będę za tobą biegać, wracaj, chodź tutaj.